nie ma podbitki, to można sobie sprawdzić, gdzie jest krokwia. Tu nam akurat krokwia przypada w tym miejscu. Ważne jest, żeby tą dziurę rozwiercić. Teraz powiem po co. Po to, żeby ta część tej gumki pasowała do tej blachy. I to spowoduje, że całe to połączenie jest szczelne, a blacha się nie pognie. To oczywiście jak się dociągnie, to się dobrze dopasuje właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Cóż powiem więcej. Pozdrowienia dla Krzysia, który udzielił nam kilku rad odnośnie montażu. Myśmy je zmodyfikowali i jest już dobrze.